Co pani sądzi? Dawać dzieciom, nie dawać? Dawać więcej. Dawać więcej? Tak. Dlaczego? Dlatego, że dziecko potrzebuje dużych pieniędzy. A nie boi się pani wysokich kosztów tego programu? Nie, dla dzieci, wszystko trzeba dla dzieci. Żeby to było zagwarantowane na 20 lat, a to nie w Polsce, proszę pana. Teraz obiecują, za 2 lata to się zmieni. No, rząd się zmieni, to zmienią. Co pan uważa na temat programu 500 zł? Bardzo dobrze. Tak. A dlaczego? No dlatego, że ludziom jest potrzeba, no. A czy wysokie koszty przypadkiem nie przeważą nad korzyściami? Myślę, że nie. Ludzie potrzebują pieniążków. Bo jest bardzo dużo, szczerze, wielodzietnym potrzebują. Jeżeli PONI będzie protestowało, to może przejdzie. 500 zł dla przeciętnego człowieka, który zarabia na przykład 2000, a ma troje dzieci, to jest dobre. Nie powinno być dla tych bogatych. Nie powinno być, a dlaczego? Dla bogatych nie, bo i tak tyle jest biedy, że trzeba tym biednym dopomóc. Co będzie, to nie wiadomo, bo PiS się wycofuje pomału już, tak jak słychać z tych 500 zł. A jak będzie, to zobaczymy, to nie wiem, ja małych dzieci już nie mam, także mnie jest... To... Nie obawia się pan wysokich kosztów tego programu? No na pewno, tak jak były mowy wcześniej, że to jednak będzie trochę kosztować i tak jak słucha się, że to miało inaczej wyglądać trochę teraz. Ale nie chcę nic powiedzieć. Dlaczego? Bardzo dobrze, że dają. Dobrze, że dają? Tak. A dlaczego? No niech te dzieciaki mają. To za te 500 zł na dziecko zapłaci cała reszta. Na przykład ci, którzy nie mają dzieci. I co w tej sytuacji? W takiej sytuacji ktoś musi zapłacić, ale nie aż tak, jak to się przedstawia tę sytuację. Bo pieniądze są. Tylko pieniądze były marnowane do tej pory i w tej chwili może coś z tych pieniędzy będzie. Na co marnowane na przykład? Marnowane na wszystko. A kto sprzedał całą Polskę, proszę pana? No kto sprzedaje? Pan mówi oficjalnie. Ja nie mogłem, bo jestem za młody. A no właśnie, no to ja panu powiem. Gdzie jest huta jedna, druga? Gdzie są wszystkie stocznie? Że nie można od razu dać więcej, tak jak pisze Petru, że 5000, że oni wyproponowali. Jak to się mówi, po jednym grzybku w barszcz. Są, jeżeli się opodatkuje banki, to na pewno będą pieniądze, bo banki niby były opodatkowane, ale część pieniędzy szło do tam, gdzie nie potrzeba, czyli do banków niemieckich. Jestem przeciw, bo uważam, że powinno się zainwestować w infrastrukturę, czyli w zajęcia dodatkowe dla dzieci, w żłobki, w przedszkola, a tak naprawdę to może no, osoby, że tak powiem, które mają duże dzieci, które sobie nie radzą, osoby z opieki społecznej wypowiadają się, że to niestety może iść bardziej w alkohol niż tak naprawdę w pomoc dla dzieci. Czyli pieniądze nie trafią do dzieci? Znaczy ja się tego obawiam, że w większym stopniu tak naprawdę 500 zł, nikt nie zostanie z dzieckiem za 500 zł cały miesiąc. W tej chwili jest demokracja podobno, wszyscy żyją po swojemu, a rodziny, które mają dzieci, nie mają na chleb. Rodzice tych dzieci chodzą po śmietnikach i zbierają puszki i stare kawałki chleba. Jest pan pewien, że to trafi do dzieci? Nie. A do kogo? Z góry mówię, że nie trafi do dzieci. Kto chce nowy wejść, udaje cwaniaka, że on to zrobi dobrze, a to główna prawda. To coś pomału się kręci, takiego, że nie wiadomo jak to będzie. To jaki jest sens dawać? Dawać, byle dawać? Chciało wygrać wybory, to się dało, no.